Cześć, porozmawiajmy o programowaniu. Singleton to jeden z 23 zdefiniowanych przez Gunchforga wzorców projektowych, który należy do grupy wzorców kreacyjnych, czyli takich, który opisuje sposób tworzenia nowych obiektów. W dzisiejszych czasach jest on zazwyczaj nazywany również antywzorcem, co jest spowodowane tym, w jaki sposób jest on zdefiniowany. A definicja mówi nam o tym, że wzorzec ten ma rozwiązać dwa problemy, jeśli chodzi o dany obiekt. Pierwszy z nich to jest to, że możemy mieć tylko i wyłącznie jedną instancję danego obiektu. Natomiast drugi to taki, że ten obiekt powinien być dostępny globalnie z każdego komponentu naszego kodu, naszej aplikacji. Oznacza to niestety to, że wzorzec ten łamie nam zasadę pojedynczej odpowiedzialności, czyli Single Responsibility Principle. I właśnie dlatego bardzo często jakby jego użycie jest poddawane pod wątpliwość. To, w jaki sposób możemy zaimplementować Singletona, pokażę oczywiście na przykładzie. Najprostszy przykład, jaki możemy stworzyć, to jest Singleton, który jest stworzony leniwie, to znaczy instancja obiektu będzie dostępna dopiero w momencie, kiedy faktycznie będzie ona potrzebna. Zaraz pokażę, jak to wykonamy. Tworzymy najpierw obiekt, który będzie prywatny i statyczny. I na początku będzie on nulem. To, co w każdym singletonie jest najważniejsze, to to, że musimy stworzyć prywatny konstruktor. I w naszym przypadku stworzymy jeszcze publiczną, statyczną właściwość, która będzie nam zwracała nasz singleton. I żeby zapewnić to, że zawsze zwracamy ten sam obiekt, to zrobimy to w sposób bardzo prosty. Na początku sprawdzimy, czy nasz obiekt prywatny jest nulem. Jeżeli tak, to stworzymy nową instancję. A jeżeli nie, i tak czy inaczej zawsze tą instancję będziemy zwracać. I to jest taki zupełnie najprostszy przykład tej implementacji, który niestety, ale bardzo szybko może nam się rozjechać w momencie, kiedy będziemy potrzebowali stworzyć singletona w aplikacji wielowątkowej. Ale żeby zabezpieczyć się przed problemami z wielowątkowością, wystarczy, że dodamy małego loka, który zapewni nam to, że w przypadku kilku wątków próbujących się dobić do naszego singletona, jeżeli lok będzie aktywny, wiadomo, będzie inny wątek musiał poczekać, aż ten lok zostanie zwolniony. Problem tutaj jest natomiast taki, że lock jest dosyć kosztowną operacją. W związku z tym możemy jeszcze dodać jednego ifa przed tym lockiem, który nam sprawdzi, czy faktycznie ten lock jest nam potrzebny w ogóle i czy tworzenie nowej instancji jest nam potrzebne. I dzięki temu już mamy pełną, zabezpieczoną wersję naszego singletona.
która zainicjalizuje się faktycznie dopiero w momencie, kiedy potrzebujemy, czyli nie będzie nam bezsensownie w razie czego pobierał, zajmował pamięci. Natomiast gdybyśmy potrzebowali takiej sytuacji, że nasz singleton nie będzie robił na samym początku nic poważnego i nie boli nas to, że będziemy od razu mieli zajętą pamięć, to możemy zaimplementować singleton w postaci tak zwanej eager, czyli zachłannej, to znaczy możemy od razu tutaj zainicjalizować sobie nasz obiekt, to w takiej sytuacji usuniemy. To usuniemy i dzięki temu już mamy znowu najprostszą postać, ale zachłanną. I teraz, jeżeli jeszcze dodamy statyczny konstruktor naszej klasy, to będziemy mieli zabezpieczenie przed wielowątkowością, bo statyczny konstruktor w dotnecie działa w taki sposób, że może on zostać wywołany tylko i wyłącznie jeden raz. Jakikolwiek konstruktor w związku z tym danej klasy może zostać wywołany tylko i wyłącznie jeden raz w ciągu całego cyklu życia aplikacji. Dzięki temu w dosyć prosty sposób mamy znowu pełną implementację. I ostatni sposób, który chcę Wam pokazać, to jest sposób znowu na ładowanie leniwe, które jest dostępne od dotneta w wersji 4, gdzie została nam wprowadzona został nam wprowadzony mechanizm lazy. I w takiej sytuacji bardzo prostą zmianą możemy sobie zaktualizować nasz kod. I w tym przypadku zwracamy tylko value. Tu ewentualnie mamy jeszcze property is value created, żeby sprawdzić sobie stan naszej instancji faktycznie, gdybyśmy w razie czego tego potrzebowali. Ale tutaj bardzo szybki sposób, mamy pełną i bardzo przejrzystą formę implementacji singletona w postaci leniwej. No i to tak naprawdę tyle. Można jeszcze podsumować to tak naprawdę tym, że mamy niewiele plusów, jeśli chodzi o singleton. To znaczy właśnie, jeżeli potrzebujemy obiektu globalnego, który wiemy, że jest zawsze tylko i wyłącznie jedną instancją i zawsze jest tym samym obiektem, to tak jak najbardziej możemy użyć singletona. I długo się zastanawiałem w ogóle i przeszukiwałem internet, jakie są akceptowalne formy użycia tego wzorca. Takie, które pomimo jego minusów jakby są przez community, powiedzmy, dopuszczone do użycia. I jedyny przykład, który się tak naprawdę przewija, to są logery. Bo logery faktycznie zazwyczaj zapisują nam swoje informacje do jednego pliku, w związku z tym zawsze muszą mieć pewność, że to jest ten sam plik i muszą być dostępne z najróżniejszych miejsc w naszej aplikacji, w związku z czym w tym przypadku singleton jest jak najbardziej w porządku do użycia. Natomiast wszelkie inne próby jego używania do przechowywania konfiguracji czy czegokolwiek, czy traktowania tego tak jak zmienne globalne kiedyś w PHP, to jest bardzo zły pomysł i zdecydowanie nie polecam. I to by było tak naprawdę na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ten odcinek będzie rozpoczęciem kolejnej serii i oczywiście będzie to seria o wzorcach projektowych. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać i będziecie do mnie wracać. Tymczasem jak zwykle oczywiście zachęcam do subskrybowania i dzielenia się w komentarzach tym, co sądzicie o singletonie w tym przypadku, co sądzicie w ogóle o moich filmach i czego chcielibyście się jeszcze dowiedzieć. Dzięki, do zobaczenia.